Arkham Radio zaprasza do wysłuchania audycji. Listy z okopów. Tajemnica świętego Idesbalda. Odcinek pierwszy. Autorzy Kamil Borek oraz Rafał Patatyn, którzy czytają swoje dzieła, a także nieoceniony redaktor Krzysiek Ceran. Produkcja Marcin Kaźmierczak. Vern, 20 września 1918 roku. Drogi Danielu, przepraszam, że nie miałem okazji napisać do ciebie bezpośrednio wcześniej. Liczę tylko, że Weronika przekazywała ci wieści ode mnie, a radiowe doniesienia z frontu pozwoliły dopełnić obrazu sytuacji. Liczę, że nie masz mi za złe, że moim głównym priorytetem była korespondencja z żoną, a wojskowe życie nie pozostawiło mi wiele więcej czasu na kontakt z rodziną. Moje ciało i umysł są jednak zmęczone i czuję głęboko potrzebę porozmawiać z kimś o wszystkim, przez co przechodzę, a nie chciałbym, żeby zaprzątało to głowę Weronice. Zwłaszcza kiedy dopiero odnajduję się w matczynych obowiązkach. Dlatego też muszę prosić cię o dyskrecję, gdyż nie chciałbym, żeby musiała martwić się o stan mojej psychiki. A jednak czuję, że jeśli nie przeleję swoich myśli, zupełnie już zagubię się w ich kłębowisku. Od tygodni jesteśmy przerzucani z jednej części okopów do kolejnej. W ramach odpoczynku każdemu przysługują okresy rotacji poza okopami, kiedy mamy okazję spędzić trochę czasu w okolicznych wioskach. Kiedy przyszła moja kolej, stacjonowaliśmy nieopodal małej nadmorskiej miejscowości, więc wybrałem się tam, by znaleźć chwilę wytchnienia, a spotkał mnie tylko dalszy niepokój. Idąc uliczkami, nie widywałem niemal nikogo, a pojedyncze mijane osoby unikały mojego wzroku i szybko znikały wewnątrz budynków. Nie dziwiło mnie to, albowiem byłem przyzwyczajony, że tak blisko frontu, zwłaszcza w obecności żołnierzy, miejscowi woleli trzymać się swoich czterech ścian. Idąc dalej, natrafiłem na mały kościółek i choć, jak sam dobrze wiesz, nie jestem człowiekiem głęboko wierzącym, atmosfera domów modlitwy zazwyczaj napawała mnie spokojem. Zniszczona, zabrudzona tabliczka przy drzwiach była ledwo czytelna, ale udało mi się dopatrzyć, że był to kościół świętego Idesbalda. Badając napis, usłyszałem głosy ze środka i domyśliłem się, że wewnątrz musi trwać msza. Postanowiłem więc wejść tam po cichu, by poczuć trochę komunalnej, miejscowej atmosfery. Wślizgnąłem się do środka i dosyć szybko pożałowałem swojej decyzji. Na pierwszy rzut oka wnętrze kościoła nie odbiegało od normy. Zaokrąglone sklepienie udekorowane było niezbyt bogato, ale starannie zdobionym freskiem. Ołtarz miał wszystkie charakterystyczne elementy chrześcijańskiego kościoła oraz pusty krzyż. Jednak centralne miejsce zajmowała rzeźba starszego mężczyzny w mniejszym habicie. Pomyślałem, że to właśnie musi być święty Idesbald. Jednak nie widziałem jeszcze kościoła, w którym patron wydawałby się zajmować ważniejsze miejsce aniżeli Chrystus, którego zresztą próżno było się tutaj doszukiwać. Kościół nie miał żadnych ław. Wierzący klęczeli z czołami przy ziemi. Sam kapłan był w tej samej pozycji przed pomnikiem. Intonował modlitwę, prawdopodobnie po flamandzku, gdyż nie rozpoznałem w niej ani jednego słowa. Postąpiłem krok z kruchty do głównej nawy. Spojrzałem ponownie na pomnik, ale coś głęboko mnie zaniepokoiło. Przedstawiony na nim mężczyzna na pierwszy rzut oka był zupełnie niepozorny. Ot mnich wyobrażony w kamieniu. Jednak przyglądając mu się miałem wrażenie, że jego oczy są za duże, zbyt zaokrąglone. Usta wykrzywione miał w nieprzyjemnym grymasie, a szyję dziwnie pokarbowaną, jakby rzędem blizn. Próbowałem przyjrzeć się posągowi dokładniej, ale nie mogłem skupić na nim wzroku. Pierwotnie myślałem, że jest wyrzeźbiony z kamienia, ale coś w sposobie, w jaki odbijało się od niego przyćmione światło wlewające się do pomieszczenia, nie przypominało żadnego znanego mi materiału. Naszła mnie nagła potrzeba, by odwrócić wzrok, więc utkwiłem go w suficie. I dopiero wtedy zauważyłem, że wymalowani na nim aniołowie anatomią przypominają posąg. Mieli też zupełnie gładkie skrzydła, na których nie widać było śladu piór, jakby artysta o nich zapomniał. Zaczynało mi się kręcić w głowie. Byłem przekonany, że wysiłek ostatnich tygodni daje mi się we znaki. Postąpiłem krok w tył i musiałem zwrócić na siebie uwagę, bowiem w tej samej chwili kapłan zamilkł. Podniósł się powoli na nogi i obrócił w moją stronę. Nie ruszając się z miejsca, utkwił swój wzrok we mnie i ponowił intonowaną modlitwę. Tym razem słowa miały zupełnie inne brzmienie, choć wciąż całkowicie mi obce.
Wierni również podnieśli się i obrócili w moją stronę, także pozostając na swoich miejscach. Nie miałem zamiaru pozostać tam ani chwili dłużej. Wybiegłem za drzwi i szybkim krokiem zacząłem wracać do obozu. Czułem na sobie spojrzenie mieszkańców, którzy wcześniej mnie unikali. Teraz, wprost przeciwnie, to ja wbijałem wzrok przed siebie, próbując zignorować obracające się za mną głowy i na wpół ukryte za firankami twarze w oknach. Serce próbowało mi się wyrwać z klatki piersiowej, a umysł skupiony był tylko na ucieczce, nie rozumiejąc przed czym. Nawet teraz, pisząc te słowa, nie jestem zupełnie pewien, czy to wszystko nie było jakimś snem. Próbując przywołać jakiekolwiek szczegóły całego zajścia, wszelkie wspomnienia wydają się spowite mgłą, każąc mi się zastanawiać, czy wszystko to nie było jedynie jakimś koszmarem, który mój zmęczony umysł pomylił z rzeczywistością. Nie miałem jednak śmiałości wrócić do miasteczka, a zresztą i tak zostałem przywołany do okopów. Chodzą słuchy, że niemiecka obrona się załamuje i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, czeka nas ostatnia ofensywa tej wojny. Niech najlepszym świadectwem stanu mojego umysłu będzie to, że powrót na front wydaje mi się bardziej pożądaną alternatywą niż pozostanie choć chwili dłużej w tym miejscu. Z wyrazami miłości, Greg.